Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie mamy grę Horizon Zero Dawn. Zapraszam na czołówkę. Zaczynamy od poziomu łatwego. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. To dużo owoców. Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały Baście? No to teraz poszukaj jeszcze, Dobrze, grzeczny chłopak. Dzieci, idziemy. To wyrzutek wygnana. No. No dalej. Już. Tak, to jaskinia i w tym momencie zaczynamy naszą rozgrywkę, słuchajcie. Tak wygląda ta jaskinia. Mamy za zadanie wyjść z jaskini. No dobrze, chodźmy. Nie wiem, którędy. No tędy chyba nie. Dobrze, pójdźmy tędy. Tu jakieś światło. Trochę ciasno, ale się zmieszczę. Jasne, że się zmieścisz. To muszą być ruiny ze świata metalu. Jedno z dawnych miejsc. Wielce prawdopodobne. Rost zabronił mi chodzić w takie miejsce. Ale muszę znaleźć wyjście. Światło, widzimy, wpada tylko przez otwór na górze. No chodźmy może tutaj. O, są schody. Także nie ma problemu. Jakieś zasilanie tutaj jest, patrzcie. Coś tam dalej jest. Tylko ciekawe, co? Co to? Nieżywy człowiek. Tam jest coś lśniącego. No jest coś. Ciekawe, co to? Ja
Co to może być? Jakieś nowoczesne komputery, patrzcie. No, ciekawa sprawa, tajemnicza. No ale dobrze, idźmy do wyjścia. Metalowe drzwi. Zamknięte. Może to znalezione urządzenie pomoże. Zeskanować jak trzeba. Jak się je otwiera? Urządzenie. Więcej świateł. No więcej. Przejdźmy tutaj może. O. Gdzie to nas prowadzi? Tutaj gdzieś. Włączmy może to. Jest jakoś połączony z tymi drzwiami. No. A to co to za konstrukcja? No dobrze, idźmy w takim razie tam, gdzie nas to kieruje. Jak mam to użyć? Interfejs jest niedostępny. Aha. O! Zmieniło kolor. Czyli możemy teraz wyjść. No dobrze, to idźmy do drzwi. O, drzwi otwarte, patrzcie. Oho, to jakieś centrum sterowania albo co? Drzwi też zmieniło kolor. No widzisz? No to otwórzmy. Udało się. No. Tu jeszcze coś mamy ciekawego. Co to jest? Nie wiadomo co to jest. No dobrze. Idźmy sobie tutaj. Chociaż nie, czekajcie, gdzie nas gra prowadzi? Tutaj nie. Moment. Gdzie ona nam każe iść? Poczekajcie. Może mamy przejść niżej? O, tak. Co to jest?
ma urządzenie jak to, które znalazłam. A myślisz, że ja tak chcę? Lepiej nie dam rady. On jest zaraz za tobą. Cześć! Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Pokaż. Pokaż jeszcze raz. Dam radę. Jestem zaraz za tobą. Cześć. Hej. Wszystkiego najlepszego. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Wszystkiego najlepszego, Izaaku. Tatuś bardzo kocha swojego synka. No to idziemy do wyjścia. Tu jest jeszcze jakieś przejście. A zwiedźmy sobie pięterko, jak już jesteśmy tutaj. O! A to co? Jakieś urządzenie. Odsłuchajmy może. Szczęśliwego nowego roku, pamiętniku. Dasz wiarę, że wczoraj naprawdę świętowaliśmy? No więc tak. Tak jakby. Dyrektor Evans zaprosiła wszystkich do sali wspólnej. Nie mam pojęcia, skąd wytrzasnęła czapeczki, trupi klimat. Siedzimy, patrzymy, jak wskazówka zbliża się do północy i myślę sobie, czy tylko ja dostrzegam ten symbolizm? Byłoby warto, gdyby Skylar znowu się upił, ale chyba byłem błędem, którego nie zamierza powtórzyć. Aha. Czyli to było tyle. No dobrze. Zobaczmy, co tu jeszcze dalej jest, skoro już tu jesteśmy. No dobrze. Tutaj też coś mamy. Nie wiem, co to jest. Nie mogę tędy przejść. No najzwyczajniej nie mogę. O, szczury. Czemu tutaj są? Co im się stało? Włączmy urządzenie. I Machu Picchu. Zawsze chciałam je zobaczyć, a tego nie zrobiłam. Czemu nie pojechałam, jak zaprosił mnie Owen? Jestem głupia. Trzeba było jechać. No nic. Dobra. Tu jest światło. A tu jeszcze mamy coś do odsłuchania chyba. Odwrócić, bo byś zauważyła, jak
mi się twarz zmienia od kwitnących w środku uczuć, wiesz? To była chwila... Znalazł mnie! Rosty mnie znalazł! Na dole! Idę! Idę! Jak ja mam tu przejść? A tędy. Dzięki wszechmatce. Chodź tu. Daj rękę. Nie powinnaś tam być. Chodź. No i jesteśmy na powierzchni. To zakazane miejsce, Aloy. Padłam tu. Część świata metalu. Co to na twarzy? Nic. Znalazłaś to na dole? Nie. Oddaj to. Nie. Aloy! To może być niebezpieczne. Nie! Cóż, jeśli chcesz się wymykać z domu, musisz się nauczyć, jak przetrwać w dziczy. Chodź, Aloy, do domu. Od jutra uczysz się polowania. Przestań już mamrotać do tego. Schodzimy do doliny. Za mną. W dziczy bywa niebezpiecznie. Musisz się mnie trzymać i robić, co mówię. Wiem. Wciąż masz zadrapania po wczorajszym upadku. Dlatego najpierw zajmiemy się tym problemem. Weź tę zakierkę na leki. Pokażę ci, jak ją napełnić. Widzisz tę roślinę, o tam? To zdrowoziele. Zbierz jego owoce do sakwy. Dobrze, słuchajcie. Na dzień dzisiejszy kończymy. Jeżeli będziecie chcieli kolejne odcinki, dajcie znać. To spróbujemy jakoś się nagrać. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego spotkania. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, do lajkowania oraz komentowania. Trzymajcie się, cześć! No dalej, Aloy. Zerwij te owoce.